Zrobimy zakładkę rysuj. Tutaj możemy wprowadzić grubość naszej ściany oraz lico, które będziemy rysować. Ja będę rysować licem prawym. Myszką mogę sobie skierować ścianę w odpowiednim kierunku, w którym ma iść, następnie na klawiaturze wprowadzam jej długość i zatwierdzam Enter. To jest bardzo wygodny sposób, aby wprowadzić odległość niestandardowych ścian. Wybierzemy sobie zakładkę pokój i autosufit, klikamy na środek pomieszczenia i wprowadzamy jego wysokość. Teraz będziemy wprowadzać każde okno po kolei oraz drzwi balkonowe, najpierw wprowadzając ich parametry. Pod prawym przyciskiem myszy wybieramy sobie pozycję i możemy wprowadzić odległość od konkretnej ściany. Tak samo zrobimy z drzwiami balkonowymi. Prawy przycisk myszy, pozycja i widzimy tutaj żółtą i czerwoną strzałeczkę, która wskazuje nam, do której ściany będziemy się przesuwać, oddalać. Zostało nam jeszcze dwa okna. Te okna w kolejnej akademii będą właśnie w jadalni, więc na ten moment nie są nam potrzebne, ale warto już je wprowadzić do naszego pomieszczenia. Wszystkie parametry będziemy mieć zaraz dostępne. Teraz wybieramy sobie linię i obliczamy, w jakiej odległości od naszej ściany będzie stała ścianka działowa, która będzie liczyć konkretną odległość, a nie robić tego na oko. Wybieramy sobie rysuj ściankę działową. Wprowadzamy odpowiedni parametr. Jak widać, tutaj również tutaj można wybrać, które lico. Mamy cztery możliwości ścianki. Pełne, tylko dół, ścianka w postaci okna i sama góra. A wybieramy sobie ściankę klasyczną pełną. Możemy teraz usunąć te linie, ale nie jest to konieczne. One nie będą w żaden sposób nam później przeszkadzać. Teraz wybieramy sobie rysuj i autowymiarowanie. Klikamy na środek pomieszczenia i mamy właśnie wszystkie dostępne wymiary. Teraz rysuj i region dowolny. Podzielimy sobie pomieszczenie, aby móc mieć płytki w kuchni, a panele w salonie i jadalni. Zatwierdzamy prawym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy. I ponownie rysuj i region dowolny. Potwierdzamy prawym przyciskiem. Teraz w aplikacji plik wybieramy eksportuj pliki JPG i tutaj możemy zapisać sobie ten rysunek. On może być jako nasz pierwszy rysunek techniczny. Już teraz pokażemy, jak to wygląda. Jak widać, mamy tu pokazane wszystkie parametry oraz wysokość naszego pomieszczenia. Przejdziemy sobie teraz do trybu 3D. Nie będziemy wybierać nowych ustawień. Wszystkie ustawienia, które mamy w zarządzaniu stylami, są pokazane po prawej stronie na dole, żeby Państwo również mogli sobie takie wybrać, ale też polecam swój. My będziemy mieć klasyczną białą kuchnię bez uchwytów, więc tą zakładkę sobie pominiemy. Blat będziemy mieć o grubości 38 mm. Zrobimy sobie również listwę przyblatową. Cokół 10 cm. No i tutaj wybieramy konkretne materiały. Jeżeli chodzi o szafki wiszące, będą one wisieć na 142 cm. Teraz przejdziemy sobie na układ i wyciąganie kształtu na powierzchnię, dlatego że narysujemy sobie nasz sufit podwieszany. Również rysuj i region dowolny. Zaznaczamy miejsce, w którym ma być sufit podwieszany, potwierdzamy prawym przyciskiem myszy i tutaj wprowadzamy jego wysokość. Dajemy zastosuj i jak widać mamy
już nasz sufit podwieszany. Teraz bez problemu będziemy mogli sobie wprowadzać już nasz sufit podwieszany. Teraz bez problemu będziemy mogli sobie wprowadzać nasze meble. Zaczniemy od blendy po prawej stronie. Wszystkie te parametry tutaj będą dostępne. Teraz wprowadzimy sobie naszą pierwszą szafkę. Będzie to cargo. Zmieniamy jej głębokość oraz wysokość. Dajemy wstaw i dosuwamy do blendy. Teraz pod prawym przyciskiem myszy wybieramy sobie opcję przesuw. I przesuwamy sobie do przodu o 50 mm. Musimy kliknąć, ponieważ zmieniamy jej parametry. Dajemy wstaw i plusikiem najeżdżamy na szafkę obok. Teraz wybieramy prawy przycisk myszy i akcesoria usuń, aby móc wprowadzić tam później wybrany przez nas piekarnik. Tutaj wybieramy dowolną zmywarkę. Mamy dwie możliwości, albo z menu wystającym na zewnątrz, albo schowanym do środka. Przysuwamy ją do szafki piekarnikiem i już bez problemu możemy sobie wprowadzić zwykłe szafki z szufladami. Teraz wybierzemy sobie szafkę zlewową. Będziemy tutaj później montować sobie właśnie zlew. Możemy pod prawym przyciskiem myszy skopiować nasze cargo. Prawy przycisk myszy i zmieni rozmiar, ponieważ będzie troszkę szersza. Tutaj trzeba zwracać uwagę właśnie na tą bazę, żeby było wiadomo, która strona ma być nieruchoma, żeby nam szafka nie weszła w szafkę. Tutaj sobie zrobimy już naszą lodówkę. Tylko zaczynamy od panelu dekoracyjnego, aby nie było żadnej przerwy między właśnie szafką a naszą lodówką. Wybieramy opcję na podłodze i dosuwamy do naszego cargo. Zmieniamy tutaj wysokość, dajemy również na cokole i wkładamy ten sam panel dekoracyjny po lewej stronie lodówki. Teraz zaczniemy sobie wprowadzać nasze szafki wiszące, ale również zaczniemy od blendy, żeby była dokładnie taka sama odległość wśród szafek jak na dole. Widzimy, że mamy naszą wysokość szafek wiszących taką, jak ustawialiśmy w zarządzaniu stylami. Tą szafkę u góry zrobimy sobie dość szeroką, aby były równe linie właśnie pomiędzy cargo i piekarnikiem. Więc zrobimy sobie ją na 80. Teraz już możemy sobie zrobić dwie 60 i na końcu 90. Jak widać, możemy sobie kopiować. Sobie prawy przycisk myszy i zmień rozmiar. Pamiętając właśnie o tej bazie. Już wszystkie szafki mamy ładnie wprowadzone. Dlatego możemy sobie teraz zrobić właśnie naszą wyspę na środku. Zmieniamy parametry. Ustawiamy na środku pomieszczenia. Możemy spacją właśnie sobie ją odwrócić. Zmieniamy ułożenie kamery, żeby można było obliczyć, jaka jest odległość między szafkami kuchennymi a wyspą. W zakładce edycja, informacje, odległość między dwoma równoległymi powierzchniami. Teraz możemy sobie ją przesunąć na taką odległość,
jaką byśmy chcieli. Informacja, odległość między dwoma równoległymi powierzchniami. Już widzimy, że jest odpowiednio taką, jaką właśnie byśmy chcieli. Teraz znowu tutaj edycja, informacje, żeby obliczyć, w jakiej odległości jest nasza wyspa od ściany, żeby później wygodnie móc się przesunąć w opcji prawy przycisk myszy, przesuń. I teraz mamy ją pod ścianą. Prawy przycisk myszy i kopiuj. Teraz zainstalujemy sobie blat wraz z listą przyblatową oraz cofu. Jeżeli lista przyblatowa jest w miejscu, które nam nie odpowiada, możemy usunąć prawym przyciskiem myszy usuń. Przycisk myszy, edycja. Zaznaczamy krawędź, którą chcemy przedłużyć. Klikamy prawy przycisk myszy, przesuń od to i wprowadzamy odległość. Zaznaczamy OK, ponownie OK i mamy przedłużony blat, przy którym będziemy mogli dołożyć hookery. Teraz skopiujemy sobie materiał z listwy przyblatowej, aby przyciągnąć ten materiał na panel dekoracyjny w lodówce. Ustawiając się odpowiednio naprzeciwko piekarnika, możemy go znaleźć w opcji Znajdź typ. Piekarnik, wybrać ten, który chcemy. On ma automatycznie ustawiony tryb na autodopasowanie, dzięki czemu możemy sobie wybrać konkretne listwy, które podpowiada nam myszka, w tym przypadku górną oraz dolną, i mamy ładnie zainstalowany piekarnik. Kolejnym elementem, który będziemy robić, będzie ustawienie cokołów w blendach. Jak widzimy w panelach dekoracyjnych, on jest dociągnięty do samego dołu. W blendach musimy go wprowadzić. Najpierw ustawimy się ładnie na wprost blendy bocznej, żeby można było to zobaczyć. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy właściwości. Po lewej stronie mam zakładkę linia oraz instaluj cokół. W tym momencie jest jako nie zezwalaj, ale my wybierzemy zezwol i potwierdzimy komunikatem. Kolejnym elementem, który będziemy robić, to będzie wprowadzenie płyty. Ustawiamy się na wprost szafki, na których będziemy chcieli ją zainstalować. Wybieramy zakładkę Znajdź typ i płyta. Teraz musimy znaleźć odpowiednią dla nas. Jeżeli chodzi o płytę, ona zawsze ma tryb na blacie względem szafki, dlatego najpierw dla nas. Jeżeli chodzi o płytę, ona zawsze ma tryb na blacie względem szafki, dlatego najwygodniej ustawić się na wprost. Teraz dajemy wstaw, wybieramy szafkę i tutaj możemy ustawić sobie parametry. W tym przypadku chcieliśmy ją trochę odsuniętą od krawędzi, dlatego zostawiliśmy ją w takich parametrach. Wybieramy sobie teraz okap, dajemy wstaw i instaluje się idealnie nad płytą. Kolejnym elementem to będzie zlew. Znajdziemy sobie tutaj zlew odpowiedni dla nas. On jest w trybie również taki sam jak płyta, czyli na blacie względem szafki. Tutaj możemy go sobie przesunąć i wybieramy tryb w blacie. I jak widać, mamy już ładnie zainstalowany zlew. Teraz wybierzemy sobie do niego baterię. Jeżeli chodzi o baterię, ona będzie w trybie na blacie, ale również możemy sobie skorzystać z opcji w blacie względem szafki, wtedy będziemy mogli ją ustawić co do centymetra, dokładnie w miejscu, w którym chcemy ją ustawić. To też jest kwestia wygody bądź komfortu tego, jak ktoś pracuje. W momencie, kiedy mamy ustawiony już zlew i baterię, zainstalujemy sobie listwę podszafkową. Znajdujemy w naszej zakładce taśmy LED
baterię, zainstalujemy sobie listwy podszewkowe. Znajdujemy w naszej zakładce taśmy LED. Wybieramy kolor biały i teraz wybieramy sobie tryb. Najwygodniejszy jest tryb pod wskazanym obiektem. Dajemy wstaw, klikamy szafkę, w którą chcemy wstawić. I tutaj bardzo istotne jest właśnie, żeby zapoznać się z szerokością naszych szafek, żeby wiedzieć, jak długa ma być ta listwa. Ponownie tutaj wybieram wstaw, wskazuję szafkę i dostosowujemy ją do długości naszych szafek. W tym momencie wiemy, że po lewej stronie są szafki o długości 90, więc możemy już ją zainstalować. Kolejnym elementem będą szafki na naszym suficie podwieszanym. Również musimy sobie znaleźć model, który chcemy zainstalować. Zmieniamy parametry, bo tutaj ona jest dość szafki na naszym suficie podwieszanym. Również musimy sobie znaleźć model, który chcemy zainstalować. Zmieniamy parametry, bo tutaj ona jest dość długa, więc chcemy ją skrócić, żeby była mniejsza. Dajemy wstaw w odpowiednim dla nas miejscu. Tryb w dowolnym miejscu na powierzchni. Teraz wybieramy edycję i kopiuj w szyku. Dajemy wskaż obiekt. Wskazujemy naszą lampę. I w linii niebieskiej wprowadzamy odległość, w jakiej mają być te lampy oraz ich ilość. Dla pewności wybierzemy sobie podgląd, czy na pewno jest wszystko w porządku. Jeżeli tak, zatwierdzamy OK. I klikamy wyjść. Kolejnym punktem będzie zmiana okien. Wybieramy sobie edycja, struktura pomieszczenia, zmień drzwi okien. Kolejnym punktem będzie zmiana okien. Wybieramy sobie edycja, struktura pomieszczenia, zmień drzwi okno i wskazujemy okno. Tutaj mamy pełny katalog różnych framug i kolorystyki naszych okien. Możemy sobie wybrać, jakie chcemy i zatwierdzamy OK. Zmienimy sobie również framugę w pozostałych oknach w naszym pomieszczeniu, żeby mieć już gotowe na przyszłą akademię. Edycja, struktura pomieszczenia, zmień drzwi, okna. Zostały nam jeszcze drzwi balkonowe. Zmienimy je dokładnie w ten sam sposób. Dzięki czemu program automatycznie i tak wskaże nam miejsce, w którym mamy do wyboru różne framugi. Jak widać, są w zakładce 05. Możemy zmienić ich parametry. Kolejnym elementem będzie zmiana podłogi w kuchni. Wprowadzimy ją z pliku JPG, który mam zapisany w folderze. Wystarczy przeciągnąć strukturę na powierzchni naszej kuchni i jak widać ładnie zainstalowały nam się płytki. Teraz będziemy klonować elementy dekoracyjne. Wchodzimy sobie w trzy gwiazdeczki, zaznaczamy element, który chcemy skopiować. W tym przypadku było to krzesło hokerowe. Ustawiamy sobie je najwygodniej dla nas. Przesuwając i zmieniając ich położenie spacją. Prawym przyciskiem możemy skopiować, wprowadzić drugie obok. Prawym przyciskiem możemy skopiować, wprowadzić drugie obok. I zaraz sklonujemy sobie kolejny element. Wchodzimy w gwiazdeczki, wybieramy kuchnię, zaznaczamy obiekt. W tym przypadku będzie to filiżanka. Dajemy zastosuj i ustawiamy w miejscu, w którym chcemy, żeby nam leżała. Skopiujemy sobie jeszcze jeden element. W ten sposób możemy kopiować dowolne przez nas produkty, które są w tych kuchniach.